Dzień dobry, moi mili. Z tej strony jak zawsze ja, a dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek. Miałem zamiar dzisiaj wstać o 7 i w sumie nie mam problemu z wczesnym wstawaniem, tylko że dzisiaj coś wstałem i po wczorajszym treningu tak czułem obolały, że nie dzisiaj, not today. Trochę szkoda, bo zawsze lubię się z rańca uczyć, no ale trudno, dzisiaj mi jakoś tak wzięło, to wzięło, ale co obiecałem, to obiecałem, tutaj się za odcinki te biorę. To co wstałem, jakoś się wygramoliłem z łóżka, ogarnąłem w miarę jeszcze, tak w miarę, to posiedziałem trochę na internecie i teraz zabieram się, słuchajcie, za nagrywanie, więc nie owijamy w bawełnę. Przechodzimy dalej. Tobie chyba Whitley ten monitorek nie jest tak potrzebny, mi się wydaje, wiesz? Naprawdę, ci on się nie przyda. Momencik, trochę to zrypałem. Yeah. To clarify, I was being a little bit facetious about that, wanting to get rid of monitors thing. They are actually really quite useful, so I do want them, right? So, if you could just avoid smashing them. Yeah. Mnie się wydaje, że one są nie, że one w ogóle ci nie są potrzebne. Ci się nie przydadzą. Uff. Ale dziurę to tu zrobił, nie? No ale dobra, to tak. Tam chyba powinniśmy się dostać. Give me a second. Dom. O, może dla przykładu, pewnie to jakoś tak tam będzie, gdzie trzeba, ale na razie... Momencik, mogę tak trochę piętrowo? O, mogę piętrowo. Dostaniemy się na razie tutaj. I teraz tak, to wyleci tu, pyk. Dobra. Mamy to. Boże, dobra, to zapomniałem, że to chodzi. Zapomniałem, że to chodzi. Trzeba uważać, bo zaraz nam to spadnie. Nie wiem, czegoś specjalnie chce mi się tam skakać. Czy wiele to mi specjalnie nie da. Tu przestrzeń portalową, no bo co? Ja tu zeskoczę. No właśnie. Chyba, że chodzi o to, żeby... No, chyba chodzi o to. Chyba chodzi o to mniej więcej. Żeby tam skoczyć, tu portala rzucić, nie? I wtedy o portal się zatrzymamy. O portal, a raczej o to. Tą całą wiązkę. Więc my tam rzucamy. Schodzimy tu. Mhm. I teraz powinniśmy móc... O właśnie, dostać się tutaj. Teraz momencik. To my se weźmiemy. Momencik, może niech to. Give me a second. O, idę olo. Oh, here we go. Here it comes. Tak jest, lada moment. Oh, disappointed. Nie rozczarowuj. Chciałem powiedzieć, nie... nie ekscytuj się tym aż tak, ale jak się już rozczarowuje... Na pewno! A to nieźle. Tak zaczyna się trochę rozczarowywać tymi eksperymentami. Nie wiem, czy to wróży cokolwiek dobrego. Ale zobaczymy. Whitley Laboratories. Pomijają o swoim treningu ewakuacji. Alright, so that last test was seriously disappointing. Apparently, being civil isn't motivating you, so let's try her way, alright? Fatty, adopted Fatty. O, Renniga! What? What exactly is wrong with being adopted? What's wrong with being adopted? Lack of parents. For the record, you are adopted and that's terrible. And also, what's wrong with me? Nothing. But some of my best friends actually are orphans. Also, but look at her, you moron. She's not fat. No właśnie, idioto. A moron! Just do Fuck! The test. Just do the test. Momencik.
mamy laser. Dobra, niedobrze. Po pierwsze w ogóle ciekawe, że żeby móc nad nim się odegrać, to teraz Glado zaczyna się troszeczkę do nas przymilać. Dosyć interesujące, bo sama nas wyzywała od adoptowanych. I nam ubliżała tak mocno jak się da, a teraz się role zamieniły. Ale patrzcie jak są te robociki milutkie, że saltarzyczka takie są, to jak się przymilają do nas, nie? A wystartaczy tylko chwila i zaraz zostają w głowę. No dobra, ten tutaj tylko czeka, żeby nam tu wpakować śruby między oczy. Ja się zastanawiam, jak tego tu... Jakby cię tu... dobra, słuchajcie. Sekundkę, jak zawsze sekundkę, bo ja chcę ten monitorek zbić. Ja o nim nie zapomniałem. No dobra, wracam do was. Jak zrobić to, to już po drodze mniej więcej wpadłem. Jak go rozbić? No, przyznam się od razu, bez bicia troszeczkę nie widziałem. Szukam tu przestrzeni portalowych. Szybciutko, słuchajcie, wlazłem w internet. Trzeba się wystawić troszeczkę na strzał. Bo wpadłem na ten pomysł, ale mi po prostu nie udało się dojść tutaj. Po prostu ta maszynka zdążyła mnie zastrzelić wcześniej. Ale wystarczy zrobić coś takiego. O! Yes, alright, okay. This is getting tiresome. I'm surprised you haven't got something better to do, to be honest. I know I have, but what have you done? You've proven that you can break screens. It's proven. Well done. Factual. Well done. Good. Aren't you, little Miss Clever? Little Miss Smashy Smash? Biedny dostrzega tą wieżyczkę. No ale dobra. No słuchaj, Whitley, ja bardzo uwielbiam rozbijać twoje kochane wieżyczki. Jest niesamowita zabawa. Wieżyczki, pfu, te twoje panele telewizyjne. Dobra, troszeczkę tu, myk. Zasuwaj do mnie. Pyk. Pyk. My idziemy se tu. Teraz, momencik, teraz rozpieprzymy może to, dokładnie. No i zostało nam teraz... Rozwiązałem go? A pierdziele, to chyba ma małe... Ja podejrzewam, że mam coś jak taki mały problem, jak się odstawi narkotyki czy coś w tym stylu, albo, no nie wiem, może przedawkuje. To się wiecie, że już tak dużo ich wziął, że już to mu nie wystarcza, musi więcej. I dostaje na głowę. O, dobra. No dobra, może troszeczkę przesadziłaś z tym idiotą. Uderzyło w niego, uderzyło. O Jezu. So that's just what I was doing. Just reading books. So not a moral. Anyway, just finish the last one. Just now the hardest one. Machiavelli. Do not know what all the fuss was about. Understood it perfectly. Have you read that one? Yes. Yeah, thanked it. Well, on with the test. Wish there was more books. Well, there's not. No, to w niego dosyć uderzyło. No dobra, ale pomyślmy jak mu... to wystarczy coś tutaj zrzucić na niego. Będzie w porządku, tylko teraz tak. A to troszeczkę, muszę przyznać, jest bardzo ładny dzień na dworze. I co prawda słońce nie pada, ale jeszcze nie najlepiej widzę. I po problemie z żaluzjami. Dobra, może najpierw wskoczmy. Zobaczmy, co my tu będziemy mieli. W sumie niewiele tu widzę. Momencik, tam się chyba musimy dostać. Ehe. No dobra, coś w tym stylu mniej więcej. Ehe, tu kocham takie rzeczy. Są przepiękne. Dobra. I to teraz on spadnie tutaj. I understand. Momencie, gdzie jest monitor? Monitor jest tam. Czyli musimy gdzieś mniej więcej w momencie, jak to spadnie. Mamy tutaj gdzieś na przykład... no dobra, spróbujmy.
Czego mi tu... No, wyłączyło się. Okej, okay, może być. Teraz mamy to tam. No i co? Give me a second. Niech się gdzieś tam zjawimy. Momencik, albo najprościej będzie... Wo. Było blisko. Było bliziutko. No ale dobra. Pyk! Pyk! No, come on! Już, no, bym zdechł, czy co? Nie mogę strzelić portalu. No! Finally! Pyk! To powiesz mi na kolejno rozwalony monitorek? Momencie, teraz się upewnijmy. Niebieski... No, mniej więcej gdzieś... Tu? Ja sobie zaimponowałem. Ja samemu sobie zaimponowałem, człowieku. A raczej robocie, albo czymkolwiek ty tu jesteś, nie? Okej, więc tak. Pyk. Ach! Jestem pieprzonym mistrzem. No. A teraz, jak rozwaliliśmy mu monitorek, to możemy się do tego zabierać trochę bardziej na poważnie. Pyk. 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 Ojej. Jach. Ja sobie chciałem zrobić przerwę, bo mi troszeczkę tutaj to nie wyszło, ale zapomniałem, że mamy tu jeszcze jeden monitorek. Więc zaraz się za niego zabierzemy. Give me a second. No dobra, jedziemy z tym koksem. Pyk. Dobra, kosteczka tkwiła gdzieś tam, pomarańczowy portal, musimy tam tak na końcu praktycznie wystrzelić. O, idealnie. Uwaga! Test subjects in Africa who don't even have monitors in their test chambers, all right? What do you think about that before you break any more of them, yeah? Nie obchodzą mnie żadne biedne dzieci z Afryki, niestety. Ale jestem wielkim, brudnym, czarnym rasistą. Boże, wielki, brudny, czarny rasista. Co ja przed chwilą powiedziałem? Nie. No ale dobra. Przede wszystkim to najpierw my musimy... Momencik. Znowu musimy dostać się tam. And here we go. Oh, what was that? There was nothing. There was nothing. Rozbiłem ci dwa monitory. Czego ty się jeszcze czepiasz? Po prostu świetnie. No to tak jak myślałem, mniej więcej będzie miał taką coraz większą reakcję na... Nie wiem jak to nazwać. Przedawkowanie eksperymentów. Będzie coraz bardziej dostawał na głowę. O rany. Już widzę, że tutaj wszystko wywala. Totalnie. Błędami będzie walić teraz. Just moving the old test chamber a little bit closer to me. I thought maybe proximity to the test solving might give us stronger results. What? What was that? Oh, sorry, I could have sworn you said something. A, przesuwamy się. Boję się na razie ruszać, że coś tu się nagle rozsypie, czy cokolwiek innego. No, tam mamy wieżyczki. Czyli co, jeżeli chcemy cię dorwać, to znowu powinniśmy zrobić manewr z wieżyczkami, tak? No dobra. To jest prostsze niż mi się wydawało. Po prostu nie zauważyłem tej cholernej skoczni. I ja! Jestem bardzo energicznym człowiekiem, jeżeli o tym jeszcze nie wiesz, Whitley.
No dobra, ale to skoro rozbiliśmy mu kochaną... kochany monitorek, to może trzeba zabrać się za coś innego. No dobra, problemem jest to, że jak przejdziemy przez to, to dostaniemy tutaj zaraz... niezłą sieką. Więc trzeba się nad tym zastanowić troszeczkę i chyba wypadałoby dostać się tam. W jakiś fajny sposób. Może wyskoczyć. No, prawie. Troszeczkę tutaj połaziłem, bo przez chwilę nie wiedziałem co zrobić. Po pierwsze, wypadałoby może wcisnąć ten guzik. W ogóle też go tu... A! Chyba, że taka zabawa. Zdążymy w ogóle dobiec? Nie, nie ma szans takich. Chyba, że zrobimy coś takiego. Mniej więcej, o! Na tej zasadzie, że zblokujemy troszeczkę niżej. A jest szansa, żeby to zrobić troszeczkę jeszcze wyżej. Nie! Aj! I po prostu dwa razy wcisnąłem ten klawisz. Dobra, złapać to, żeby nie... znowu to niepotrzebnie złapał. Żeby przez siatkę dematerializacyjną tego nie łapać niepotrzebnie. Dobra. O. Może w ten sposób ja to tutaj... O! Prawie jak do kosza. O, Rally Nyga! Dobra. Inaczej. Ja to w sumie głupi jestem, ja tak sobie pomyślę. Przede wszystkim najpierw trzeba portala tu wrzucić i tam, żebyśmy przy wyskoku mogli się zablokować. Zastanawiam się, jak się tutaj dostać z tym kawałkiem tego czegoś. Cokolwiek to jest. I teraz musimy dostać się tam, ale żeby móc dostać się tam, musimy zblokować te cholerne wieżyczki. O. Tak właśnie w ten sposób. Are you absolutely sure you're solving these correctly? I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if maybe there's a number of ways to solve them and you're picking all the worst ways. No, that was the solution. Ah, what am I missing? Masz problemy, Whitley, to solidne. O dobra, jeszcze chwilę nam została. O, ale trzeba przyznać, że Whitley'emu trochę odbija. Ciekawie jestem, jak to długo się pociągnie. Patrzę teraz na liczbę klatek na sekundę, 2000 mi się wyświetla. Wow, nieźle. Ta, z całą pewnością, to już całkiem nieźle, to już całkiem ostro walnęło. Calibrate wave. I'm gonna take you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Oh, on a related note, I am gonna need you to solve these 10 times as fast. just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending for when I watch it later. Ah, tu jesteś. Here you go. Skoro mamy tu laser... Ciekawe, czy mogę go przekierować i wypalić, ten monitorek. Cały czas... Tak, widzicie to? Musi tu coś być. O, jest. Tylko jak to teraz? Zgaduję, że jakoś tam się mamy dostać. No, coś w tym stylu mniej więcej. O, to chyba na tym będzie polegać. Jeps. I teraz... A nie, jednak nie, mamy za małą... I... Trochę tego za mało. Ale gdybyśmy zrobili tak... O, w ten sposób... To już się tu dostaniemy do tego. Okej. Jedziemy tym koksem.
Dokładnie, mamy to. Teraz zastanówmy się, jak to... Czy to się nie... Dobra, za chwilkę, zróbmy tylko ten test. Czy to się nie przepali? Pytanie. Nie, wygląda na całkiem solidne. No dobra, jak się nie przepala, jest ok. Jak się nie przepala, to znaczy, że jest ok. Ja powinno wystarczyć. Pyk! Mamy to. Ekstrawagancko. Teraz gdyby dało się jakoś ten laser... let us... Rozejrzyjmy się tu troszeczkę. Możemy! Oczywiście, że możemy. Jakbyśmy mogli nie móc. Hej, Whitley! If I'm honest, to wonder if you're doing all this stream breaking on purpose. I'm beginning to actually take it personally. You know what I mean? Like it's like a, it's like an insult to me. Nawet nie wiesz, jakie to jest przyjemne rozwalać te wszystkie duchy na monitor. Give me a second. Teraz zastanawiam się, gdzie ten laser powinien w sumie paść. A. A ten... No dobra, weźmy go sobie tu, ustawmy jakoś o w ten sposób, żeby on tu nam się nie wywinął. Okej, okay. I teraz zostało nam jedno momencik. Pyk! I pyk! Rozbiliśmy mój monitorek i dodatkowo dostaliśmy się tutaj. Bo tak lubię. Oh god. No dobra, słuchajcie. Ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Co? Trzymajcie się i cześć. Hej.